Zakończyliśmy już rozgrywkę w Still Life, przyszedł więc czas na podsumowanie. Przed chwilą widzieliśmy zakończenie, z którego nie dowiedzieliśmy się jednak, kto był mordercą, kto stoi za tymi wszystkimi zabójstwami. Możemy tylko domniemywać, dywagować, zastanawiać się, kto najprawdopodobniej zabijał. Pierwsza możliwość jest taka, że nawet nie mieliśmy wśród bohaterów prawdziwego mordercy, ale to jest mało prawdopodobne, bo wtedy no to całe śledztwo miałoby niewielki sens, to śledztwo pokazane w grze, ale może być taka sytuacja. Druga możliwość zakłada, że za zabójstwami stoi któraś z osób, które poznaliśmy w grze. No i mam takie dwie kandydatury. Pierwsza to jest Todd Browning, który no jakoś nam ograniczał śledztwo, odsuwał nas od śledztwa i jednocześnie wizytował, korzystał z klubu tego Sadomaso. Także miał okazję te dziewczyny, te kobiety poznać, miał okazję je zabić nawet. No i mógł się kryć przez to, że właśnie był szefem FBI. No i teraz druga podejrzana osoba to mimo wszystko Richard, nasz ukochany. Z tego względu, że on znał Marka Ackermana, że on wystawiał te obrazy, także trochę mi przypominał tak z wyglądu i sposobu zachowania właśnie Marka Ackermana, taki jakby był nieco wyrachowany. Ale to takie moje wrażenie, również nie musicie się z tym zgadzać. Z pozostałych postaci jakoś nie mam takich kandydatów, bo na pewno no Miller mi nie pasuje na mordercę. Podobnie Tate, no tak samo Claire oczywiście, więc no nie mam takiego kandydata, bo na pewno nie tata Victorii. Więc zastanawiałbym się, czy morderstwo popełniał Richard, czy może jednak Todd. Albo ewentualnie ktoś inny, kogo nie podejrzewam, kto znajduje się poza moją czarną listą. No nie wiem, być może w drugiej części dowiemy się, kto jest mordercą, ale nie zamierzam nagrywać drugiej części, bo bym oszalał chyba ze zgryzoty. Dobra, teraz zastanówmy się nad samą fabułą. Fabuła jest bardzo ciekawa, intryguje od samego początku i przede wszystkim angażuje emocjonalnie. Dlaczego angażuje emocjonalnie? Nie tylko ze względu na same wydarzenia rozgrywające się, ale także z powodu postaci. Postacie są niezwykle żywe. Słyszymy to w dialogach przede wszystkim, bo dialogi są bardzo naturalne, pełne wulgaryzmów, ale takich wulgaryzmów, które nie rażą. Trudno jest operować wulgaryzmami na jakimś wysokim poziomie, operować nimi tak, by one nie smaczyły. Tymczasem autorom Still Life udało się to świetnie. Każda z postaci ma dobrze nakreśloną własną, indywidualną osobowość. Każda nieco inaczej się wyraża, każda nieco inaczej się zachowuje. I powiem szczerze, do każdej z postaci, do prawie każdej z postaci coś czuję, jakąś albo sympatię, albo niechęć. Nie są to takie postacie papierowe, bezbarwne, mdłe. No i tak, do głównych bohaterów, do Victorii i do Gusa McPhersona czuję wielką sympatię. I szacunek również, bo Victoria jest taką kobietą poświęconą pracy, poświęconą tego, co robi. Widać, że robi to z zamiłowania, z pasji i z chęci też pomagania innym ludziom. Gaz również. Nie są dla niego najważniejsze pieniądze, nie jest najważniejsza kariera. On chce robić coś dobrego w życiu i widać, że też chce się poświęcać dla tych, których kocha. Więc to są postacie dobre, które mają charakter, potrafią pokazać pazur. Zwłaszcza Victoria, która ma cięty język, jest kobietą z charakterkiem, może trudnym charakterem, ale ja bardzo cenię właśnie taki charakter, może czasem upartość, czasem no nie tylko może upór, ale cięty język połączony z wrażliwością, to jest moim zdaniem bardzo cenne połączenie i Victoria takie połączenie posiada. Już przymknę oko na wygląd jej pokoju i wystrój. Natomiast Gus jest dżentelmenem, jest osobą o nienagannych manierach i czuję do niego taką sympatię, potrafię się z nim utożsamić. Może charakter nie jest mój identyczny na pewno jak Gustawa, ale mamy pewne wspólne cechy. Również te postacie poboczne, prostytutki, które nie są na pewno jednoznacznie negatywnymi postaciami. No sam fakt, że Gustaw w końcu żeni się z Mileną. Ida, również taka bardzo sympatyczna indywidualistka. W Pradze również były takie z pozoru negatywne postacie jak Alfons, otokar Kubina oraz jego dwaj goryle, którzy z pozoru byli negatywni, bo prali kogo się da, ale tak naprawdę polubiłem ich. I bardziej ich polubiłem niż nawet tego dzielnego Staszka, który uratował dzieci z pożaru, a który zdradzał swoją żonę i nadużywał swojej władzy. Jednak swojej funkcji.
No tak samo Skalnicz. Inspektor Skalnicz. Proszę bardzo. Mógł uratować te kobiety, wiedział, kto jest mordercą, a mimo wszystko chciał się nachapać, jak najwięcej pieniędzy zdobyć. I tylko swój własny interes był dla niego ważny. Zaprzedał wszelkie ideały. No i tak, nie interesował go człowiek, mimo że to jest policjant czy agent FBI, detektyw, ktoś prowadzący śledztwo. To jest taki człowiek, dla którego powinny być ważne właśnie ideały, który powinien szanować ludzi. Każde ludzkie istnienie powinno być dla niego istotne, który powinien się poświęcać pracy całym sercem. Bo to są zawody, które zobowiązują. No a niestety Skalnicz okazał się człowiekiem podłym, podelcem zwykłym. Z kolei w tych czasach współczesnych, we współczesnym Chicago, polubiłem Claire, polubiłem Millera, no mimo swoich wad był sympatyczną postacią, polubiłem Tate'a. Z kolei raczej antypatią darzyłem Wacława Kolara. No taki, powiedzmy, jest mi obojętny, ale raczej nie szukałbym przyjaciół wśród takich osób jak on. Również antypatią, wielką antypatią darzę osobę Todda Browninga. Nie lubię go. No nie dość, że jest po prostu ordynarny, chamski, przedmiotowo traktuje ludzi, to jeszcze zdradza żonę. No niestety ta gra jest prawdziwa i te ludzkie postawy, które są zaprezentowane w Still Life, odzwierciedlają postawy ludzkie w rzeczywistości. To jest smutne, ale to jest prawdziwe i to się ceni, że ta gra jest prawdziwa do bólu, że to jest rasowy kryminał nieugrzeczniony w żaden sposób. Tak, powiedziałem już o postaciach, rozgadałem się trochę na ten temat i o dialogach, że są rewelacyjne. To moim zdaniem są jedne z najlepszych dialogów, jakie kiedykolwiek widziałem w przygodówkach. Powiem teraz o grafice i cutscenkach, bo sama grafika nie jest może wykonana na najwyższym poziomie. Te modele postaci trochę rozczarowują, wielkie łapy, Staszka, bieganie w miejscu, Wiktorii. No są pewne niedoróbki, niedopracowania, także w tym, powiedzmy, używaniu przedmiotów, ale to można spokojnie grze wybaczyć. Cutscenki są wręcz rewelacyjne, dynamiczne, też świetnie zobrazowane odpowiednią muzyką. No i również lokacje mi się podobają. Mają swój klimat, są różnorodne i da się je lubić. Wspomniałem już o muzyce w cutscenkach, ale muzyka w całej grze spełnia swoje zadanie w 100%, bo ona nie wybija się na pierwszy plan. Nie jest tak, że gra swoje, a muzyka swoje. Tutaj każdy motyw muzyczny jest idealnie dopasowany do tego, co się aktualnie dzieje, do danej lokacji. Czy to w cutscenkach, czy też no, przy każdej czynności, przy prowadzeniu śledztwa. Więc oprawa audiowizualna generalnie, mimo drobnych niedoróbek na plus, zagadki, to jest najbardziej kontrowersyjna sprawa. To jest element, do którego można się trochę doczepić, z tego względu, że zbalansowanie poziomu trudności do idealnych nie należy. Trochę jesteśmy prowadzeni za rączkę, ale ja uważam, że to dobrze przez większość rozgrywki. Chodzi mi o to, że wiemy, gdzie mamy się udać. Wiktoria nam podsuwa, powiedzmy, propozycje, czy mówi, co powinna w dalszej kolejności zrobić, a my się zastanawiamy tylko, jak to zrobić. I ja lubię takie stawianie sprawy, że wie się, co należy zrobić, ale trzeba pokombinować, by wpaść na to, jak to zrobić. Takie rozwiązanie jest moim zdaniem w porządku. Jednak, mimo że gra jest w większości łatwa, to w paru momentach może nawet nieco przesadzono z wysokim poziomem trudności zagadek, na przykład wytrychy. Zagadka w porządku mimo wszystko, bo jest, opiera się na logicznych zasadach, jednak poziom jej trudności jest bardzo, bardzo duży. Także skomplikowane są niektóre łamigłówki również z kluczem. Ten robocik i lasery są również dość wymagające. No i na sam koniec zostawię sobie ciasteczka, bo no ciasteczka to ta zagadka, nad którą wylałem wiele łez. No może nie łez, ale jak powiedziałem, wyrywałem sobie włosy z głowy, próbując ją rozwikłać i po prostu nie pasowała zupełnie klimatem do Still Life. Bo to jest kryminał, mroczny kryminał i to jest dla mnie wielkie zaskoczenie, bo wiecie, autorzy pokazali, że świetnie potrafią zbudować napięcie, świetnie potrafią stworzyć odpowiednią atmosferę mroczną, właśnie takiego kryminału czy thrillera kryminalnego. I właściwie w niemal każdym elemencie wszystko się zgadza, bo muzyka jest świetnie dopasowana, lokacje są mroczne, wydarzenia są logiczne i akcja jest wartka, mimo że to przecież przygodówka point and click. A tu nagle dostajemy
coś dziwnego, zagadkę, w której musimy upiec ciasteczka. W takim kryminale, w którym wszystko się zgadza, w którym wszystko jest na swoim miejscu, klimat jest rewelacyjny, nagle mamy piec ciasteczka? Przecież w każdej normalnej grze kryminalnej taka czynność, owszem, może mieć miejsce, ale powinna zostać wykonana automatycznie przez bohatera. Nie powinna być tematyką zagadki. Nie powinniśmy się zastanawiać, jakich składników użyć, czy soli, czy masła, czy jajek. Bo to nie jest przecież symulator kucharki, czy szefa kuchni, ale właśnie dobry rasowy kryminał. No i szkoda, wielka szkoda, że to coś się w grze znalazło. Bo moim zdaniem obniża to o co najmniej pół punktu końcową ocenę. No i bardzo żałuję, że musiałem sobie ponarzekać, no ale tak to jest. Niestety w kryminale nie powinno być miejsca na takie zagadki, według mnie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, możecie to napisać w komentarzach. Ja chętnie podyskutuję na ten temat, wymienię z wami poglądy. No i co, no zbliżamy się już do końca. Powiem tak, Still Life ma swoje wady. Nie jest tytułem idealnym. Jak powiedziałem, pewne usterki w grafice są, czy w animacjach, w animacji postaci. Są pewne usterki w zagadkach. No i zakończenie może jest takie nie dla każdego, bo nie dowiadujemy się, kto jest mordercą i to sugeruje, że ciąg dalszy nastąpi. Takie urwane zakończenie. No, ale to nie jest jakaś tam wielka wada. To jest coś powszechnego. Nawet w filmach czy w grach. Ale mimo wszystko może pozostawiać po sobie uczucie lekkiego niedosytu. Natomiast no dla mnie też jest to bardzo ważna gra. Still Life jest bardzo ważną grą, więc ja już puszczam w niepamięć te usterki, puszczam w niepamięć nawet te ciasteczka i po prostu dla mnie wciąż jest to gra ważna i wciąż czuję do niej wielki sentyment. I będę na pewno powracał do Still Life, do pierwszej części. Ocena 8 na 10, gdyby nie ciasteczka byłaby wyższa, ale jak powiedziałem, większość jest tu na swoim miejscu i najważniejsze, że klimat jest rewelacyjny, że fabuła, że cała historia trzyma od początku do końca w napięciu, więc moim zdaniem ósemka jest jak najbardziej zasłużona. Mam nadzieję, że wam również gra się podoba, że miło spędziliście czas grając samodzielnie bądź oglądając Let's Playa. Szkoda, że obecnie mało jest takich kryminałów dobrych, mrocznych, wydanych w Polsce, w polskiej wersji językowej, w dodatku z dobrym dubbingiem. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że przecież Anna Sroka, Jarosław Boberek świetnie się wywiązali ze swojego zadania. Szkoda. Chętnie bym widział coś w rodzaju Still Life, coś lepszego od Art of Murder. Może się jeszcze doczekam. Może wspólnie się doczekamy na jakąś dobrą przygodówkę kryminalną, którą będziemy mogli z czystym sumieniem nazwać następcą. Prawdziwym następcą Still Life. Tego sobie i wam życzę. Tymczasem to już koniec. Koniec tego Let's Playa. Koniec serii. Pozostaje mi się z wami pożegnać. Pa, pa. Hej.